Mamy dzisiaj 18 stycznia 2016. Bitwa przy M5 dobiegła końca wczoraj wieczorem, 17 stycznia. Udało nam się zakończyć. Myślę, że to była 12 albo trochę nawet. Chwilę przed północą. Chwilę przed północą. Zwycięzca, nowy mistrz Polski wirtualnych menadżerów, Piotr Orpel, znany jako Opelu. Także chciałem Ci wręczyć przede wszystkim nagrodę finansową według regulaminu. Pozwól, że znajdę tutaj. Różne takie historie są. Także jest to 350 funtów. Proszę bardzo, Piotr. Dziękuję bardzo. Przelicz, jest to pierwsza nagroda. Jeżeli można, to od razu przeliczymy, żeby wszyscy widzieli, że to nie są żadne tam, nie wiem, fejki, jak to się mówi tutaj, tylko tyle jest wart mistrz Polski wirtualnych menadżerów w 2016 roku. Mam nadzieję, że z czasem będzie to więcej. Jest idea. Zgadza się. Także jeszcze raz gratulacje, Piotrze. Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się i będziesz chciał obronić to, co zdobyłeś teraz. Nie wiem, jak się na to zapatrujesz generalnie? Nie myślę o tym jeszcze. Jeszcze o tym nie myślisz? Chyba nawet grać nie zacząłeś w 16. Jeszcze nie. Nie mam pojęcia, co tam mnie czeka. Nie mam pojęcia, jak to wygląda od wewnątrz. Poczekamy, zobaczymy. Poczekamy, zobaczymy. Także jeszcze raz gratulacje i za chwilę zobaczymy się z Krzysztofem.